Dzień dobry Państwu. Witamy w lutym. 1 lutego dzisiaj 2024. Jeszcze bliżej wiosny. Tak, bliżej wiosny. No pogodą to na pewno. Dzisiaj to nie wiem, ale zimno jest. A no nie dzisiaj miało być 9? Nie wiem. Jest według prognozy miało być któregoś dnia teraz. Dzisiaj jest czwartek, nie? Na razie jest 2. Dwa? No jest zimno. Mogę no to zamknąć? Tak, 2 to chyba w Twoim samochodzie. Ja tu chowałem te... No już schowałem. Tutaj pokazuję 1. Ale nie było szronu żadnego. Jak rano stałam, zanim jeszcze z dzieci wyszłam, to na dachu był. Na samochodzie. Ale szyby nie były zmalone. Ło, panie kochany. No. Kuwa mnie boli, muszę się kawę napić. O, no to już wiosenne przesilenie cię dopada chyba. W ogóle właśnie mówiłam przed chwilą w swoim filmie, że... Nie, na starość zamiast wstawać tak łagodniej, lepiej, szybciej, to mam odwrotnie, no nie mogę się podnosić razem. No to zaraz z reklam to byś się dowiedziała, że brakuje ci magnezu, najlepiej pić to, to, tamto i w ogóle. To jest moment. Ja dzisiaj muszę jechać do Radomia, a ty właśnie zapomniałam ci powiedzieć, że chyba nie zdążę. Dzieci mi tego wszystkiego garnąć, więc musiałbyś ich poodbierać, nie? No. Kto wie, a już mi się uda. Nie no uda ci, tylko właśnie zapomniałam ci przypomnieć, żebyś nie miał jakichś tam planów. No dobrze, to nie będę nic planował. Jasne. Odwołuję wszystko. Nie jest to takie znowu, to problem będzie, ja wiem, ale... Wiesz, muszę mieć. No dobra, dam radę. Spokojnie. To wszyscy, no, znaczy nie wszyscy, ale część to wzięła na serio, no wiem, wiem. Ale to już przestałem tłumaczyć. No nic, trudno. No to jak tak, to tak. Idę laptopa wziąć. I czekam już w salonie. Ojej. Niebieska szybka, fiu-fiu. A Kitson to poszedł, tak? Ja jak wychodziłam do szkoły, to poszedł. No to na razie go tu nie ma. Pustawo w tej lodówce. Co? Pustawo w tej lodówce. Czego ci brakuje? Nie no tak. Ja sobie robię, nie? No, nie mocno czy bardzo mocno? O, tyle. Więcej wody mi dolewaj, nie tego mleka. Zawsze źle. No to tak. Ja teraz miałam na lekcjach siedzieć. Ojej. No. Przerąbane. Dobrze, to dzień dobry Państwu i uszanowanko.